Annuncio bobis gaudium manium. Abemus papam. Namaszczenie chorych w kościele. Wspólnocie Kapłańskiej i Sakramentalnej. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 29 kwietnia 1992 roku. Można powiedzieć, że rzeczywistość wspólnoty kapłańskiej realizuje się i ujawnia w sposób szczególnie znaczący w Sakramencie Namaszczenia Chorych, o którym pisze św. Jakub. Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Jak widać, list świętego Jakuba zaleca podjęcie inicjatywy choremu, który osobiście lub za pośrednictwem swoich najbliższych winien prosić o przyjęcie kapłanów. Można powiedzieć, że jest to już wyraz kapłaństwa wspólnego. Ten osobisty akt uczestnictwa w życiu wspólnoty świętych, czyli konsekrowanych w Duchu Świętym, którego się prosi o namaszczenie. List daje jednocześnie do zrozumienia, że wspomaganie chorych przez namaszczenie należy do zadań kapłaństwa służebnego, spełnianego przez prezbiterów. Stanowi ono kolejny moment urzeczywistniania się wspólnoty kapłańskiej. Poprzez czynne i harmonijne uczestnictwo w sakramencie. Pierwszych źródeł tego sakramentu można doszukać się w trosce i opiece, jaką Jezus otaczał chorych. Ewangeliści mówią nam, że od samego początku swojej działalności publicznej odnosił się on z wielką miłością i szczerym współczuciem do chorych i do wszystkich innych potrzebujących oraz przygnębionych, którzy prosili go o pomoc. Święty Mateusz stwierdza, że wyleczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Niezliczone cudowne uzdrowienia były dla Jezusa znakiem zbawienia, jakie pragnął ofiarować ludziom. Nierzadko podkreśla w sposób przejrzysty ten związek znaczeniowy, na przykład kiedy odpuszcza grzechy paralitykowi, a dopiero później dokonuje cudu, by wykazać, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Jego spojrzenie nie poprzestawało więc na zdrowiu ciała, ogarniało również uzdrowienie duszy, zbawienie duchowe. Ten sposób postępowania Jezusa związany był z ekonomią misji mesjańskiej, którą proroctwo z księgi Zajasza przedstawiło w obrazach uzdrawiania chorych i spieszenia z pomocą ubogim. Już w swym ziemskim życiu Jezus chciał przekazać tę misję uczniom, by pomagali potrzebującym. A zwłaszcza, by uzdrawiali chorych. Mateusz, ewangelista, pisze, że Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. A Marek mówi, że wyrzucali też wiele złych duchów, oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Jest rzeczą znaczącą, że już w pierwotnym kościele podkreślano nie tylko ten aspekt mesjańskiej misji Jezusa, któremu Ewangelie poświęcają wiele kart, lecz również dzieło powierzone przez Niego w związku ze swoją misją, uczniom i apostołom. Kościół naśladuje szczególną troskę, jaką Jezus otaczał chorych. Z jednej strony stała się ona źródłem wielu wielkodusznych inicjatyw na rzecz cierpiących. Z drugiej poprzez sakrament namaszczenia Kościół zapewniał im i nadal zapewnia dobroczynny kontakt z pełnym miłosierdzia Chrystusem. W związku z tym należy podkreślić, że choroba nigdy nie jest jedynie złem fizycznym. Jest równocześnie czasem próby moralnej i duchowej. Aby wyjść z niej zwycięsko, chory potrzebuje wiele wewnętrznej siły. Przez sakramentalne namaszczenie Chrystus okazuje mu swoją miłość i obdarza go duchową mocą. W przypowieści o dobrym Samarataninie, Olej, jakim zostały opatrzone rany nieszczęśnika na drodze prowadzącej do Jerycha, jest prostym środkiem uleczenia fizycznego. W sakramencie namaszczenia olej staje się skutecznym znakiem łaski i zbawienia, również duchowego, dzięki posłudze kapłanów. W liście św. Jakuba czytamy, że namaszczenie oraz modlitwa kapłańska przynoszą zbawienie, pociechę i odpuszczenie grzechów. Komentując tekst Jakuba, Sobór Trydencki mówi, że wraz z tym sakramentem przekazywana jest łaska Ducha Świętego, którego wewnętrzne namaszczenie z jednej strony uwalnia duszę chorego człowieka od win i pozostałości grzechu, a z drugiej przynosi mu ulgę i pociechę, wzbudzając w nim wielką ufność w miłosierną dobroć Boga. W ten sposób łatwiej jest choremu znosić wszystkie niedogodności i przykrości związane z chorobą. Oraz z większą energią odpierać pokusy szatana. Ponadto, niekiedy namaszczenie przynosi choremu również zdrowie ciała, gdy wymaga tego zbawienie jego duszy. Tak mówi nauka kościoła przedstawiona przez Sobór. Sakramentem namaszczenia łączy się więc łaska duchowej mocy, rozwijającej odwagę i odporność chorego. Dokonuje ona duchowego uzdrowienia. Jakim jest odpuszczenie grzechów, które sprawia sam Chrystus na mocy sakramentu, jeśli nie znajduje przeszkody w dyspozycji duszy, a czasem dokonuje również uzdrowienia ciała. Nie jest ono istotnym celem sakramentu, kiedy jednak następuje, odzwierciedla zbawienie ofiarowane przez Chrystusa w duchu ogromnej miłości i miłosierdzia, jakie okazywał wszystkim potrzebującym już podczas swego ziemskiego życia. Również i teraz. Jego serce promieniuje miłością w nowym życiu w niebie i ogarnia ludzkie stworzenia mocą Ducha Świętego. Sakrament namaszczenia jest więc skutecznym zabiegiem, którego Chrystus dokonuje w przypadku każdej ciężkiej choroby lub słabości organizmu spowodowanej przez wiek, kiedy to prezbiterzy Kościoła wezwani są, by tego sakramentu udzielić. W tradycyjnym języku nazywano go ostatnim namaszczeniem, ponieważ uważany był za sakrament umierających. Sobór watykański II nie stosował nigdy tego określenia, by zaznaczyć, że namaszczenie jest sakramentem ciężko chorych. Dlatego nie należy zwlekać z tym sakramentem do ostatnich chwil, pozbawiając tym samym chorego pomocy, jaką namaszczenie przynosi duszy, a czasem również i ciału. Krewni i przyjaciele chorego powinni w odpowiednim czasie stać się wyrazicielami jego woli przyjęcia sakramentu, gdy choroba okaże się ciężka. Jeśli wcześniej chory nie wyrażał sprzeciwu, należy zakładać tę wolę, nawet wtedy, gdy sam nie może już jej wyrazić formalnie. Wyrasta ona bowiem z samego przylgnięcia do Chrystusa z wiarą w jego słowo i przyjęcia ustanowionych przez niego środków zbawienia których posługa powierzona jest kościołowi. Również doświadczenie wykazuje, że sakrament namaszczenia jest źródłem duchowej mocy, przemieniającej duszę chorego i przynoszącej mu także ulgę w cierpieniu. Ta moc okazuje się potrzebna w chwili śmierci, ponieważ pomaga w spokojnym przejściu do przyszłego świata. Módlmy się codziennie, byśmy pod koniec życia otrzymali ten najwyższy dar łaski uświęcającej, a także przynajmniej w perspektywie, uszczęśliwiającej. Sobór Watykański II podkreśla zaangażowanie Kościoła, który podejmuje swoje zadanie w godzinie choroby, starości i wreszcie śmierci poprzez sakrament namaszczenia. Cały Kościół, mówi sobór, prosi Pana, by ulżył cierpieniom chorego. Ukazując w ten sposób miłość Chrystusa, Obejmującą wszystkich chorych. Kapłan udzielający tego sakramentu wyraża to zaangażowanie całego Kościoła, wspólnoty kapłańskiej, którego chory jest jeszcze aktywnym członkiem i czyniącym dobro uczestnikiem. Dlatego Kościół zachęca cierpiących, by złączyli się z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa, aby uzyskać od niego zbawienie i obfitsze życie dla całego ludu Bożego. Celem sakramentu nie jest bowiem tylko osobiste dobro chorego, lecz duchowy wzrost całego Kościoła. W tym świetle namaszczenie jawi się jako najwyższa forma uczestnictwa w kapłańskiej ofierze Chrystusa, o której święty Paweł mówi. Teraz raduję się w cierpieniach za Was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Trzeba więc coraz bardziej zwracać uwagę na udział chorych w duchowym rozwoju życia Kościoła. Wszyscy, zarówno chorzy, jak i ich bliscy, a także lekarze i personel medyczny, winni coraz bardziej zdawać sobie sprawę z wartości choroby jako formy kapłaństwa powszechnego Kościoła, urzeczywistniającej się poprzez złożenie w darze duchowej ofiary, czyli cierpienia, złączonego z męką Chrystusa. Niech wszyscy dostrzegają w nich obraz Chrystusa cierpiącego, Christi Patientis, Chrystusa, który, według przepowiedni z księgi Zajasza, o cierpiącym słudze, dźwigał nasze boleści. Wiara i doświadczenie mówią nam, że ofiara składana przez chorych wydaje wiele owoców w Kościele. Cierpiące członki mistycznego ciała przyczyniają się w największej mierze do głębokiego zjednoczenia całej wspólnoty z Chrystusem zbawicielem. Wspólnota ze swej strony powinna na wszelkie sposoby, wskazane przez Sobór, wspomagać chorych również z wdzięczności za dobrodziejstwa, jakich od nich doznaje.